Siemanko ekipa, dzisiaj mamy dzień piąty. To w dzisiejszym dniu. Tutaj mamy przyklejone już kilka płytek. Jak widzicie, tak to wygląda. Jest kilka problemów, które tutaj zrobił generalny wykonawca, bo jakby on mi to przygotowywał, całą tą podłoże, żebym mógł kleić płytki. Na przykład nie używają Amerykanie poziomic. I jak ktoś zacznie używać poziomic, no to nagle mu wychodzą takie kwiatuszki, że cała ściana nowo pobudowana się przewraca. No a nasza ściana musi być tutaj ładnie równa, bo nam się nie pospinają później brzegi tu. Tu, tu i tu. Tu jest oczywiście ta sama historia. Tu bajfory są krzywe i tak dalej, ale nie rozumiem, jak można tak kątowniki pozapinać i mieć to gdzieś. Jeśli mnie oglądasz, mój kontraktorze główny, to dobrze wiesz, bo ci to samo powiedziałem, że się ci to nie udało. Teraz kolejna sprawa. Poprosiłem go tutaj, żeby całe mi te płyty wszystkie wzmocnił konstrukcję, co podobno zrobił. Z tego co widzę, faktycznie jest tak zrobione. Natomiast ilość wkrętów, którą mi tutaj przywalił, no to mnie trochę zasmuca. Ja rozumiem, że to wszystko czas, że wkręty kosztują, ale ta płyta jest moim zdaniem w ogóle nieprzekręcona. Na szczęście tylko ta jedna, bo tu jest ok, jest dużo lepiej. I to jest, powiedzmy, że przykręcona, ale też nie jestem na 100% pewien, nie takie wkręty to powinny być. Wyglądają jak na takie zwykłe wkręty do płyt gipsowych, a do cementboardów są inne. Ach, kurde. Co ja mam z nim robić? No, wszystkie wkręty są tutaj takie. Ja zawsze używam innych wkrętów. Ja to jeszcze raz potwierdzę, ale no lipa. Kolejną dużą lipą, tak jak niektórzy zauważyli, pytali się mnie w komentarzach, czy tutaj będzie szła jeszcze jakaś taka końcowa warstwa jakiejś gumy wpłynie jako taka izolacja. Otóż odpowiedź brzmi nie. Według mnie i według innych kontraktorów, z którymi pracowałem na przykład na Florydzie, nie ze wszystkimi, tutaj powinna być izolacja. Nie wiem, jak to kody mówią, czy mówią coś na ten temat, ale może ktoś mnie poprawi z tutaj obywateli, którzy są dłużej. Powiedzmy te 20 lat. Tu oczywiście jest folia, bo widziałem ją. Folia jest wyciągnięta tutaj do góry. Nie wiem, no ja wyciągam zawsze na 12 inczy, na stopę do góry, naokoło. Tak i robię ten i tutaj. Nie chcę źle gadać na tego, który mi daje jeść obecnie. Czyli dzięki niemu mam tą pracę i mi płaci za to. Ale w mojej ocenie wszystkie te łączenia płyt ze sobą powinny być wyszpachlowane. Siatka wtopiona zbrojąca na tych połączeniach, wyszpachlowane klejem takim. Tutaj wyszpachlowane, doszpachlowane do końca, do tego plastiku naokoło. Tutaj te wszystkie otwory powinny być wyszpachlowane. Tak samo ten i ten. We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona siatka. Jak to na wszystko wyschnie i oczywiście łebki od wkrętów też wyszpachlowane. Później jak to wszystko nam wysycha, smarujemy gumę. Smarowanie gumą waterproofing taki robimy. Tutaj jest firma najbardziej popularna Redguard, bo kupujesz czerwone wiaderko, jak malujesz jest najpierw różowy, później zmienia kolor jak wysycha na czerwony. Są takie taśmy, oczywiście też się kupuje i we wszystkich narożnikach wewnętrznych wtapiamy te siatki oraz zewnętrznych, jeśli jest na przykład tutaj jakaś półka taka dorobiona, czy tutaj taka półeczka. I to wszystko powinno być wysmarowane izolacją. Wtopione siatki,
guma i te taśmy brzegowe i dwa razy izolacja. I dopiero powinienem układać tu płytki. Ale jest co jest. Płacą mi za taką pracę, więc ja taką wykonuję. Wyrażam tylko swoją opinię w tej kwestii, że to nie powinno być w ten sposób. On sobie tu później będzie musiał prawdopodobnie, ja bym tak zrobił, że dopiąłbym tutaj kolejny kątownik, bo tu będzie szafa jakaś taka zamykana, wyjeżdżana czy coś, przez stolarza robiona na zamówienie i takie krzywizny, no to wszystko wyjdzie w którymś tam momencie. No to jest kurna incz, no nie incz, pół incza, no. Pół incza, 1,5 cm tak lekko. O tyle mu z pionu to zlazło. No bo tak se doczuł, przystawił tu bajfora, cpyknął go, obrobili tymi, już nikt nie przyłożył poziomicy, żeby sprawdzić. Mało tego, kolejny kłopot, cały czas ten twój główny mi mówił, że tutaj na górę idzie cała płytka jedna. Tak jak tutaj miały iść tak tu idzie jedna cała płytka, a to jest nieprawda, bo ta odległość stąd dotąd jest 50, a płytki mamy 47. Mało tego, ta odległość nie jest równa tej odległości. Kurna, wszystko jest nie tak zrobione. Wszystko jest nie tak zrobione. Efekt będzie fajny, bo jest taki lustrzany i tak się fajnie odbija. A se cyknę zdjęcia. I nie wiem, no generalnie jestem dzisiaj na niego zły. Wpadł na chwilę, mówi, że musi uciekać, jechać gdzieś. Tu mi zimno wyskoczyło. Będę ryja swojego pokazywał. Pytałem klienta, jak sobie życzy tutaj wykończenie tej półeczki. Czy ma być kontynuacja tej fugi w środku? Powiedział, że nie. Powiedział, że tutaj sobie życzy całą płytkę bez kontynuacji fugi, żeby nie przechodziła na dół. Tutaj na tym parapecie też cała i u góry też cała i tutaj cała. Więc spoko, to sobie wyrobię. No taka historia z tym, nie? Odezwę się jeszcze później. A na razie zostaniemy w kontakcie. No dobra, mam zrobione te ścianki. Tu kawałek. Te doły to czekam, aż położę mozaikę na podłodze i żeby ładnie sobie zakryć. Bo to dużo mi łatwiej ciąć niż mozaikę ładnie, na prosto. Ładny ten widok, tak jakby trzy okna były, co? I teraz zabieram się za tą ściankę. I dopiero później będę robił sufit. Tu jeszcze nie mam pomysłu, bo nie robiłem płytkami okrągłego okna. Plan mam taki, że tutaj na środku przykleję sobie taśmę do szyby, jakiś sznurek zamocuję i tak sobie zrobię taki tyrkiel. Czy to wyjdzie, tego nie wiem. Ale tak będę to próbował robić. Nie mam sznurka żadnego. Będę musiał coś jakiegoś zamiennika sobie użyć. O, bo tu jest jakiś sznurek, widzę, przy drabinie. U prezesa. Może starczy. Taki ty od snopowiązałki jakby, nasz polski. Ha, 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 ha. No dobra. Bo plan jest taki, żeby tutaj mniej więcej tak gdzieś o tu zrobić cięcie w połowie tego. No tak gdzieś tutaj, w tym miejscu. I tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Płytki mi tutaj fajnie siadają. Trzy sztuki, czyli trzy pełne sztuki. Raz, dwa i trzy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jak się uda na pierwszej, to już się uda nareszcie. No dobra, znalazłem sposób na to dziadostwo, na zrobienie tego okna. Najpierw kombinowałem, żeby tutaj sznurek sobie przypiąć na środku i sobie taki jakby cyrkiel zrobić, nie? Cyk, cyk. Ale później no to nie wychodziło, tak zmieniało się to gdzieś położenie i nie mogłem się jakby dopasować. Za dużo linii mi się robiło za każdym razem. Więc przyłożyłem płytkę, od tej strony sobie wsadziłem palca,
z flamastrem wyznaczyłem krawędź, odciąłem od tyłu, że tak powiem, i taka kiepska poszarpana krawędź mi się tu zrobiła na równo prawie z futryną. Zrobiłem sobie taki przyrząd, przykładam tu, tu blokuję się i rysujemy kreseczkę. Po wyrysowaniu kreseczki naokoło w ten sposób przykładamy tutaj do kąta. Tu nam robi kąt razem z tą płytką, żeby flamaster nam nie skakał lewo-prawo, tylko trzymał cały czas jedną linię. I ruszamy do góry. Przykleiłem też tutaj taśmę, żeby nie rysować tej krawędzi płytki. I nam się robi linia już taka gotowego cięcia. Z drugiej strony za chwilę przygotuję to. Zobaczymy, jak ta pierwsza wyjdzie. Zaraz wam łobetnę to i pokażę, jaki wynik. No dobra, moi drodzy, spójrzcie. Ten mój sposób, powiedzmy, że sprawdził się w 100%. Jest tutaj dosyć ciemno, czekajcie, może włączę. O, teraz to zwariował w ogóle. I jak tutaj zadamy listwę, tu jest coś jeszcze. Jak tutaj zadamy listwę, to nam to ładnie będzie wszystko się wyrówna. Czyli taki sposób, jak sobie teraz wymyśliłem, jest najlepszy. Czyli najpierw przykładamy płytkę, odbijamy ślad i dopiero robimy resztę. O, mogę to nawet pokazać. No, niefortunnie jest to tak światło zrobione. Później jeszcze trzeba będzie się pierdzielić. Mam taką listę plastikową jeszcze i naokoło trzeba ją pozacinać i tak wygiąć. Ale tak, no. Moje cięcie jest prostsze od tego drewna, które tu jest. Tutaj coś jest, tylko jeszcze trzeba będzie wam takiego fajnego szlifereczka na tego, na taki diamencik w moich czeluściach tutaj. A gdzie on jest? Halo? O. I tym wariatkiem mogę sobie jeszcze precyzyjniej tutaj dojechać tam, gdzie... Kurna. Widzieliście? Tam, gdzie będzie... I cudo. Cudo. Żyć, nie umierać. To jest tak. Przykładamy sobie całą płytkę, bo akurat tak nam tutaj pasuje. Jeśli byłaby dłuższa, musiałbym ją przyciąć. Ale tak mi pasuje, że tu wchodzą trzy. Raz, dwa i trzy. Jak mam płytkę przyłożoną, od tej strony wkładam sobie łapę i znaczę. Odkładam ołówek. Zgarniam płytkę na stół. Odcinam to zaznaczenie. Tak jak widzicie, mamy już przycięte z pierwszego. Tutaj od lewej strony, jak się tnie płytkę, no to niestety takie rzeczy wychodzą, ale my się tym nie przejmujemy kompletnie, bo nas to nie interesuje. Tutaj musimy jeszcze, powiedzmy, około centymetra narysować i wyciąć, tak żeby była taka historia jak tutaj. Bierzemy nasze urządzonko, zdejmujemy końcóweczkę, przykładamy i rysujemy. Jedną ręką tego nie dam rady zrobić, więc już pewnie zobaczycie, jak to jest przycięte i zostanie mały kawałek i uciekam do domu. No dobra, załóżmy, że to cięcie wyszło już super. Ja jestem gdzieś tam z tego wszystkiego bardzo zadowolony. No, weźmy mi się tu zaostrzyć trochę. Mi się nie chce zaostrzyć, bo za dużo refleksów jest. A ty? Halo? No, zwariowała ta. No, może tak.
No, naprawdę jest bardzo, bardzo zacnie. To wszystko wygląda. Jak na takiego amatora jak ja, to jestem bardzo zadowolony. No wiadomo, tam minimalne odpryski są, ale tu jesteśmy na bardzo dużym zbliżeniu. Nikt tak nie będzie płytek mi oglądał. Mam nadzieję. Dobra, można ją wziąć, tam rzucić i zaraz zobaczymy, jak to pasi. No i dobra, cyk. Zobaczcie, co by nie gadać o mnie. Ja jestem bardzo zadowolony. Jak ja jestem zadowolony, to znaczy, że klient, u klienta też przejdzie. O, tak, bez marudzenia. Została mi tylko ta docinka tutaj i chyba sobie jeszcze to wkleję. I dobrze byłoby od razu wykończyć to tą listwą. Taki obważanek naokoło. A chyba, że tylko podocinam, a będę kleił to jutro, bo jeszcze mam tutaj tą płytkę do zrobienia. I po gawędek, to powiem tak. Spotkałem się pierwszy raz tutaj z sytuacją, gdzie nie możemy korzystać z toalet u tego klienta. No, nie możemy. Trzeba gdzieś jeździć do Home Depot, do McDonalda, jeśli chcesz skorzystać, zrobić siku albo kupę, to trzeba jechać stąd, bo klient sobie nie życzy. Kurna, nie wiem co powiedzieć, bardzo nie lubię tego typu akcji, czuję się bardzo źle z tym, jestem traktowany no, trochę jak może zwierzę, może coś, nie wiem. Dziwne. Dajcie znać w komentarzach, czy macie taką sytuację. Aczkolwiek spotykałem takie rzeczy w Polsce. Ale to miałem kibel budowlany, bo to wiadomo, było zawsze ekipa cała i tych ludzi trochę było. To wiadomo, ale tutaj jeden człowiek. Naprawdę. Mi się to nie podoba. Pewnie większość z was powie, a bo przecież to kibel, to tamto. No ludzie kochani, dajcie spokój. Dajcie spokój. Większość tutaj w Ameryce, razem łącznie ze mną, ja też mam w domu, jest łazienka dla gości. Każdy praktycznie ma łazienkę dla gości, oprócz dla gości, nie dla pracowników, jak się okazuje. Ciekawe, czy jak pani do sprzątania tutaj przychodzi do tego domu, to też nie może korzystać z łazienki. Albo goście, jak robią imprezę, to czy wywieszają im kartkę, nie możesz skorzystać z kibla, proszę jechać do McDonalda. Albo jak rodzina przyjedzie z Rzeszowa, albo z cholera wie skąd, to też, czy nie mogą oni skorzystać. Bardzo, bardzo źle. Głupi ci Amerykanie. Ci, u których teraz pracuję, nie lubię ich. Nie powinienem mówić, moi klienci są głupi. To nie fair. Odkręcam to. To jest klient, on sobie ma prawo tak zażyczyć, tak zadecydować. My, jako profesjonaliści, powinniśmy mieć swój kibelek. W momencie, kiedy robimy remont łazienki i nie ma kibelka, to powinniśmy mieć swój, założyć, podłączyć i mieć święty spokój, tak jak to w Polsce robiłem. W Polsce zajmowałem się większymi remontami. Nie tylko glazurę układałem, robiłem całe duże przebudowy domów, rozbudowy i tak dalej. Ja woziłem ze sobą kibelek swój, ewentualnie na budowie był toj. Tutaj jest kibel. Jest kibel, tu stoi. Nie wiedzieć czemu nie stoi tam, gdzie powinien. A mógłby stać na jeden dzień, mógłby być tylko zdjęty, kiedy tutaj płytki wjeżdżają i być z powrotem założony. To nie. Kontraktor główny mówi jutro, jutro, jutro. I tak już tydzień minął i dalej. I dalej nie ma gdzie się załatwić, muszę jeździć, kurna. Szlak mnie trafia, jasne. To chyba takie no, smutne rzeczy na tej inwestycji, na tej budowie.
remoncie. Ale prysznic jak będzie fajny. Super się odbijają te okna w tych polerowanym tym. Ok, ostatni rzut na to moje śliczne okienko. O, zasadniczo to wygląda co z daleka super. A z bliska. A z bliska wygląda jeszcze lepiej. Ostrości nie łapię, więc tego się nie dowiecie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Klienci byli, smokali z zachwytem. Wściekli są na tego głównego, bo on przyjeżdża tutaj na chwilę, dzisiaj go w ogóle cały dzień nie było, oni to widzą. I mi coś tam zaczęli marudzić. Ja trochę nie wiem też, co mam im mówić. Nie wiem. Główny kazał mi gadać w razie co, że jestem jego pracownikiem od iluś tam lat. Jak zwykle zresztą. Oni wszyscy tak mi każą mówić. Żeby nie wyszło, że się znamy. Dopiero na tej budowie. Jestem już zmęczony, jest godzina 6:45, 18:45. I czas jechać do domu. Jutro zabieram się za sufit. Więc zostańcie ze mną. Zostawcie łapkę i komentarz i subskrypcję i oglądajcie nasze zmagania z sufitem. Siemanko.